roku kupił też Chopin Białowockiego i to znów cytuję, nie jest Chopina, dwie arie z Freyszyca, z których powinieneś być konny. Są one wprawdzie na głos kobiecy. Transponuj ich sobie oktawę niżej sam śpiew, a właśnie będzie tenorowy głos, taki jak ty masz, ile sobie przypominam. Dodawał, że rad byłby kupić jeszcze coś interesującego, a to będzie pewno z Włoszech, mowa o Włoszce Walgierze Rossiniego, żebyś też miał coś modnego. No, bez zachwytu, z pewną złośliwością wobec Rossiniego. W ofercie warszawskich księgarzy była też mnogość muzyki instrumentalnej i Chopin 29 września 1825 roku we właściwym sobie żartobliwym tonie pisał do Białowieckiego. Ile półek, szafek, szuflad, ile set egzemplarzy nut w nieporządku na fortepianie, jak grób z kapustą, nawet ze zniewagą humlów, rizów, kalbrenderów, którym los na pewne miejsce w tak wielkiej Rzeczypospolitej przy Plejelu, Hemmerleinu, Hofmeistrze naznaczył, leżących tam na mnie czeka. Teatr Narodowy pełni też funkcję głównej sali koncertowej w Warszawie i to już od czasów Stanisławowskich. Tu występowali wybitni wirtuozi, do grona których w roku 1830 awansował sam Chopin. Póki co słuchał on tam rozmaitych sław. Niewątpliwie ciekaw musiał być pianistycznego talentu cudownego dziecka, niespełna 10-letniego Józefa Krochowskiego, który koncertował w Teatrze Narodowym w lipcu i sierpniu 25 roku. W każdym razie w 5 lat później Chopin wyjawiał Wojciechowskiemu, że inny też młodociany, bo 12-letni pianista Antoni Leśkiewicz będzie lepszym wirtuozem niż Krochowski i dodawał, cytuję, zdanie, z którym się jeszcze odezwać nie śmiałem, choć już kilka razy ciągniony byłem. Ani Krochowski, ani Leśkiewicz z różnych zresztą powodów pokładanych w nich nadziei nie spełnili. Trudno sobie wyobrazić, by pominął Chopin warszawskie występy podziwianego w Europie Johanna Nepomuka Humla, pianisty i kompozytora, który w kwietniu 28 roku dał mu 4 koncerty, wykonując własne koncerty oraz improwizując na zadane mu tematy, w tym na temat ludowej pieśni Chmiel. Od maja do lipca 29 roku w Warszawie występował z kolei legendarny skrzypek Niccolò Paganini. Przybył tu na koronację cara Rosji Mikołaja I na króla Polski. Występów Paganiniego Chopin słuchał nadzwyczaj uważnie i następnie techniczne osiągnięcia innych wirtuozów mierzył skalą osiągnięć tego artysty. Na przykład po koncercie w grudniu 30 roku w Wiedniu skrzypka Józefa Slawika pisał do swego kolegi Matuszyńskiego, cytuję, po Paganinim nic podobnego nie słyszałem. Trwałym i poważnym owocem wrażeń wyniesionych z warszawskich koncertów Paganiniego są inspirowane sztuką tego skrzypka zbiory chopinowskich etiud. Natomiast za naskórkowy przejaw owych impresji uznać należy skomponowane zapewne w 1829 roku wariacje A-dur, WN nr 12-16, na temat neapolitańskiej piosenki O mamma, mamma, cara. Piosenki, która posłużyła Paganiniemu za temat do jego wariacjoni op. 10. I skrzypek wykonał je podczas swego ostatniego koncertu w Warszawie. Wariacje A-dur Chopina są utworem słabym, wręcz prymitywnym, drobiazgiem, o którego wydanie nie zadbał sam kompozytor. Utwór ukazał się pośmiertnie w opracowaniu Jana Kleczyńskiego jako warianty A-dur, tak zwany Souvenir de Paganini, w suplemencie do czasopisma Echo Muzyczne w roku 1881. Składają się owe warianty z 4 nienumerowanych, wielce konwencjonalnych wariacji, utrzymanych w skromnie wykorzystanym stylu piano. W Warszawie słuchał też Chopin występów wybitnej niemieckiej śpiewaczki Henriette Sontag, która na przełomie maja i czerwca 30 roku dała to 5 koncertów. W liście do Wojciechowskiego pisał w czerwcu. Panna Sontag nie jest piękna, ale ładna do najwyższego stopnia. Czaruje wszystkich swoim głosem, który nie jest wielkim, ale jest nadzwyczaj wyrobiony. Jej diminuenta są non plus ultra. Jej portamenta śliczne, a gamy, szczególnie chromatyczne do góry, przepyszne. Ma niektóre brodelie zupełnie w nowym rodzaju, którymi ogromne robi wrażenie, ale jednak nie takie jak Paganini.
Chopin wymienił też wykonane przez Zonta utwory i były to arie Giuseppa Saveria Mercadantego, Jacques'a Pierre-Audego, Gioacchina Rossiniego z Cyrulika i Sroki oraz Karla Marii Webera z Wolnego Strzelca, w tym ostatnim przypadku zaśpiewane, zdaniem Chopina, nadcudnie.